Nercio w kolorze czerwonym i teraz cały czat bije brawo i krzyczy Nercio! Artur! 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 I tak dalej, albo Nergion lub Nercio. No dobrze, u góry w kolorze niebieskim jest bu. Jest 18-latek Nib. Witamy też guru, który jest na czacie serdecznie. Bardzo dobrze mu poszło. Top 16 to jest dobry wynik, ale my w tej chwili lecimy już z grą Polaka. Best of 5, czyli do 3 wygranych. Jeżeli Nercio teraz wygra, awansuje do półfinału, a w półfinale będzie Polt. Półfinał będzie rozgrywany jutro o jakiejś dziwnej, chorej porze, chyba o 12 albo 13, ponieważ... bo tak. I powiem tak, bo tak i już... Okej. Jak to będzie wyglądać? Tak, 12:30. Jutro będzie się zaczynał, ponieważ we Francji jest wolne z powodu, nie wiem, Bożego Ciała, dzisiaj jest Boże Ciało albo Zielone Świątki. Jedno albo drugie chyba jest dzisiaj, jak widać religijna osoba ze mnie, ale jutro mają we Francji z tego powodu wolne. To się zaczyna półfinał o 12:30, finał ma się zacząć o 15:45, finał będzie best of 7. Średnio dobra godzina, bo ludzie pracują, prawda? No, i tu jest problem, jeżeli ludzie pracują, żeby to obejrzeć, ale jeżeli będzie grał Polak z Poltem, no to trzeba będzie coś z tym zrobić. Polt nie jest aż tak przerażający, moim zdaniem, teraz jak na IM Katowice, gdzie był siłą nie do zatrzymania, no ale tutaj, no to się zobaczy. Też nie pamiętam, czy jutro będzie best of 5, czy będzie best of 7. Po półtorej godziny jest na mecz przygotowane. To po Best of 5 chyba też mają być półfinały. No dobrze. Cóż jest ciekawego? Pierwsze dwa lingi lewą stroną będą skautowały. Jest Stargate ze strony Niba. Nib jest, jak to się mówi, amerykańskim bohaterem. Prawdziwy kapitan Amerykanie, tak jak Polt, przyszywany. Bardzo dobrze radzi sobie w turniejach online'owych. Czas na jakieś wygrane. Zajął drugie miejsce w ostatnim WCS-ie w Austin, na Dreamhacku. Teraz czas na zajęcie pierwszego miejsca. Zapewne by tak chciał, no ale to się zobaczy. To się jeszcze oczywiście zobaczy. Nercio jeszcze nie zeskautował, trochę na lewo poleciał, Stargate by oczywiście widział, ale pojedynczy Stargate nie jest wielkim zagrożeniem, no chyba, że tam wyleci Oracle. Jest Phoenix, więc jak powiedziałem, zagrożenie nie powinno tutaj być. Tylko niby może mieć jeszcze swoje dziwne, specjalne taktyki, na które Nercio jest nieprzygotowany, chociaż miał czas Nercio obejrzeć. Domyślał się, na kogo będzie grał, bo oczywiście była Skarot, Skarot się przejmował, ale pewnie też przygotowywał się i szukał jakichś informacji o Nibie. No dobra. Owek zeskautuje małe co nieco. Dwa gate'y i Phoenix tworzący się w Stargate, to zostało zauważone tylko i wyłącznie na dobry początek. No to dwa Overlordy zabite, tu będzie Supply Block trochę bardziej upierdliwy. Polak jeszcze spora nie musi stawiać, jednak zaraz to będzie dobry pomysł. No właśnie, o tym mówiłem, obydwa zagryzione, chociaż tutaj proszę, bardzo, adept zabity, zawsze to coś. Lepiej adepta teraz, niż jak będzie ich cała trójka. No i zobaczymy, jak będzie szło Nerciowi stawianie sporów. Coś, za czym guru stawiał pojedyncze, a trzeba było momentami podwójne, chociaż guru sobie też dosyć dobrze radził. Okej. Okay. Pylon dorzucony, kolejne dwa Feniksy grzecznie czekają. Trzy Feniksy za chwilę będą. Jakąś presję nałożą, trochę późnawo ten spor jest. Queen podchodzi, pomoże się tutaj obronić, no ale jak widzimy, nawet jeżeli są spory minimalnie pewnie spóźnione, chociaż jaka jest różnica między tym, co się działo na przykład u innych zergów? Nercio brał jednego Feniksa na cel, a nie po prostu od tak do ataku. Czy z tyłu jest spor? Z tyłu jest spor i został też zasłonięty, tak jakby przeciwnik go dokładnie nie widział. Okej, kolejna dronka podniesiona. Będziemy mieli piątkę Feniksów. Podwójny robotik
więc my już tutaj doskonale wiemy, jaka kompozycja się szykuje. Na co się przygotowywać. Ile tych dronek było zabite do tej pory? Nie wiem, ale wiem, że Nerczy na razie ma przewagę. 61-55. Opki zbite w kulkę, aby ich nie tracić. Tylko, że niektóre też wylatują na środek, co jest trochę niebezpieczne. Polak na razie bez żadnej agresji zajmował się eko. Ma 66 dronek, jeszcze tam z jedną, dwie może dorzucić i będzie czuł się w miarę bezpiecznie. Kolejny spor, Hydra Lizg Den. Hydra jak najbardziej. Właśnie to mi się zawsze u Nerczy też podobało, że on czasami spory stawia właśnie w takich miejscach, gdzieś, gdzie przeciwnik może przelecieć, niekoniecznie oczywiście. No, ach, jeszcze jedna drona zabita. I dlatego wszystkiego już padło. I dlatego wszystkiego zostało już zabitego. Dobra. Hydraliski plus jeden do ataku. Do tego wszystkiego zwiększony zasięg dla Hydrali i zwiększona prędkość. Przejmuje czwartą bazę. No zniszcz chociaż jednego, ale widzimy, brał na cel tego gorzej trzymającego się. Trochę mało jest creepu rozprzestrzenionego. Creep nie jest rozprzestrzeniany tak, jak powinien pewnie być. Powinno być go jednak ciut więcej. Plus 2 do ataku na Lingach. Link Hydra, taki timing push będzie się zbliżał do strony Polaka. Ale 5 gate'ów jest dostawionych do tego wszystkiego. Zauważmy, Immortale wychodzą. Mamy już 3. No tu będzie nieprzyjemnie, jeżeli... Ale nie widzę szarży na zelotach aktualnie. Jeszcze nie widzę, żeby to było tworzone. Więc nie będziemy mieli tej standardowej kompozycji Zelot, Archon, Immortal. Na razie to są centry. Okej. Trzeci... Oj, nie pozwól, nie pozwolił. Proba zabita. Bardzo dobrze, dwie drony jednak u Polaka gdzieś zostały złapane. Ale jeszcze Stalk. Proba i Stalk zabity. To mi się ogólnie podoba, jestem na tak. NiP zaczynał też jako teran, grywał sobie, przeszedł na Protosa, to najwidoczniej jest jego armia, jego rasa. Nie jest, nie do końca mi się podoba to, co widzę tu z lewej strony i te podejście Link Hydra. Nie wiem, czy to wystarczy, przejście w lurki, postraszył, atakuje górą ekspansję, dobry pomysł. O to chyba wychodziło, żeby podzielić armię przeciwnika. Ekspansja zostanie zagrożona, bo nie ma żadnych upgrade'ów aktualnie. A może... Nie. Trochę zabraknie, chociaż ładnie gryzł. Feniksy podniesione... Kurde! Gdyby Feniksy nie wróciły, udałoby się to zrobić. No dobra. Czas zaatakować raz jeszcze. Raczej pierwsze podejście przeciwnika. Nerzio ma większe zaopatrzenie armii, 20 punktów różnicy. Tworzy jednak 4 lurki, musi doczekać tych 4 lurków. Tu nie ma, zauważcie, tu są stalki, nie ma zelotów. A stalki przeciwko lurkerom nie są najlepszym pomysłem. Byłoby dobrze gdzieś spróbować obiec. Zniszczenie czwartej bazy to byłby wielki plus dla Polaka i chyba na to będzie się szykował. Dobra, lurki są już zakopane. Do tego jeszcze, jeżeli udałoby się obserwera rozwalić tutaj, byłoby cudownie. I już rusza Polak górną częścią. Jak tam plus 2 do ataku na Lingach jest. Stalki do walki z Lingami, niezbyt dobry pomysł, ale Photon Overcharge to już zupełnie inna bajka. Co Nerczy będzie chciał tam pakować? I my będziemy, będzie chciał dojść oczywiście NiP do destruktorów. A to oznacza, że Polak ma trochę czasu, zanim te destruktory będą gotowe. Gdzie ma być ten drop? Oj, tu jest ładny oddział do złapania, to zostanie przechwycone. Nie ma nawet gdzie uciec, jest Blink, właśnie fajnie się tutaj ustawił. Polak złapał wszystkie te stalki, jeszcze Feniksami pod to podchodzi. Dobra zagrywka, mam wrażenie, że ekspansja może być za chwilę do zniszczenia, czy jeszcze nie, zanim armia Niba się tutaj przedostanie, na pewno dużo szkód będzie zadanych. Jest nawet pylon taki oldschoolowy, ale nie zniszczył ani pylona AI.
Powalczył z armią, trzy proby zniszczone, niewiele. Po lewej stronie są jednostki budowane. Co on będzie tam chciał dropować? On będzie hydry dropował i lurki do bazy swojego przeciwnika. Cztery hydry i dwa lurki. A gdyby jeszcze w tym miejscu na dodatek zrobił Overseera i dałoby się Obserwera zobaczyć i pozbyć, byłoby jeszcze lepiej. To jest dosyć jednak ryzykowne, co robi Polak, tym bardziej, że tam jest jedno działo. Nie wiem, dziwnie to będzie wyglądało. Ważę, żeby jednak jego jak najmocniej oberwało. Dobra, już jest, zakopuje się Obserwer, tam siedzi, działo zniszczone, więc lurki przez chwilę przynajmniej powalczą, a w tym czasie, zobaczcie po prawej stronie, co się dzieje, jest już niespodzianka szykowana, zdropował się i uciekł. Co jest u góry? Jest walka, ale stalki przechwycone teraz. Ciekawi mnie, jak będą chciały walczyć, czy ma supply bloka, force fieldy rzucone, czy hydraliski będą wystarczająco dużą siłą ognia, aby to zniszczyć, tylko plus jeden do ataku. No, brakuje trochę. Zabrakło lingów, zabrakło może jakiegoś lurka, próbuje przejść, próbuje jak najwięcej krzywdy zrobić, lurki się jeszcze dwa zakopały, teraz tego pylona, gdyby zniszczył te pylony, nie byłoby produkcji nowych, nie byłoby nowych jednostek produkowanych, kolejne lurki zakopuje, spróbuje rozgonić swojego przeciwnika, to wygląda ciekawie, tak, pylon zniszczony, nie ma upgrade'ów, nie ma kolejnych dwóch destruktorów, przynajmniej na pewien czas, ale zaopatrzenie armii jest na korzyść Niba. Wygląda to dosyć zabawnie, ale trzeba zniszczyć jeszcze jakąś ekspę. Trzeba jeszcze tutaj jakąś ekspę rozwalić. Coraz więcej hydr, coraz więcej lurków, no i jest agresja z dwóch stron. Brakuje, gdyby ta ekspansja była przyblokowana wtedy. Plus 2 do ataku dopiero będzie się kończył. Tu jest fajnie, że tak, dwa destruktory przyblokowane, Obserwer przyblokowany w produkcji również. No i do tego wszystkiego, co ważne, te plus 3 do ataku zostało mocno, mocno zatrzymane. Próbuję jeszcze lurkami, raz jeszcze tymi lurkami próbuję tutaj podejść. A w międzyczasie na środku mieliśmy dosyć dużą bitwę. Udało się zniszczyć i nie ma Obserwerów. Nie ma Obserwerów, jeżeli jest jeden z tyłu utrzymany, boi się jednak tym podejść. I teraz zobaczcie kolejny pylon zniszczony i nie ma, plus 3 po raz kolejny! Plus 3 po raz kolejny zablokowane Nercio. Tup. Nie ma mnie. Dobra, zaraz przejdę. Jeden destruktor rozwalony, ale zobaczcie, Robotik też tu już obrywa. I nie będzie destruktorów produkowanych przez pewien czas. Nercio próbuje zaganiać przeciwnika. Niech tam wpadnie, błagam, znisz ten Forge. Ja ciebie proszę, znisz ten Forge, bo to będzie piękne, jeżeli Forge będzie zniszczony. I plus 3 będzie zablokowane. Nib chyba nie wie, co się tutaj dzieje. Lingi wpadają do środka. On chciałby jedną wielką bitwę, a Zerg mówi, a ja mam ciebie gdzieś, ja zagram tyranem, zaatakuję cię z trzech stron i kombinuj teraz ty sam. Człowieku, nie będzie plus 3 do ataku, nie będzie tego upgrade'u. Nercio będzie w którymś momencie jednak myślał o tym, żeby przebudować się. I co robi? Dorzuca sobie do kompozycji Ultralisk Ever. Będą Ultraliski, nie widzi tego. GG! 1-0 dla Polaka!